No to już siła ciosu 5, tak? Tniesz bestię w lewą rękę. Topór się zsuwa lekko po łuskach, ale bestia i tak zostaje zraniona. Jakaś lepkawa maść zamiast krwi cieknie jej po tych paskudnych łuskach. Źle się dzieje w państwie ludzkim. Krasnoludzkim. Następna bestia szarżuje prosto na... O, nie zaszarżuje. Zabrakło jej 1 metra. To było piękne, Magnusie. Więc bestia doskakuje do Magnusa. I zaczyna atakować, tak? Trzyma w swoich paskudnych łapach wielki, zardzewiały, pogięty, poszczerbiony. No to ja chcę unikać. Wykonuję akcję unik, tak? Na unik mam tyknąć. Nie masz wolnych akcji. Ale jeden unik mam za free. Unik masz za free, okej, okay. Będziesz sobie unikał. Bestia w ogóle straszliwie śmierdzi, to jest odór, ale to się tak. Nie było jeszcze ciosu. Ale ja chcę uniknąć ciosu. Ale go nie zadał go nawet. Aha, tak? No to mów, że nie zadał. Ja myślałem, że wiesz, że tutaj nadstawia się z mieczem, daje się pizki opis, a tutaj pole cię nie zaatakował. No nie, a powiedziałem. Sorry, nie masz przypadkiem. Trafia? Co? A powiedziałem, że trafia? Nie. No dobra, nieważne, no to mów. No proszę bardzo, będę mówił, że cię trafię. No ale nie trafił mnie tutaj, bo uniknąłem jakiegokolwiek czasu, by nie wypadł z tej góry. No ale nieważne, jest dobra. Pośpieszyłem się. Teraz to na jedno wychodzi, skoro i tak uniknął, to... No. Dokładnie. No nie jestem skłonny tego uznać. Ile ty, Magnusie, w ogóle masz WW? 39, ale ja unikałem, a nie zasłaniałem się, nie parowałem. Dobrze. Ach, unik jest ze zręczności. 42. Tak. Dobra, niech będzie. Ten teguję. Takie normalnie masmicy tam odwala na naszych głowie. Yuri? Hmm? Wysyłam. Nie, wiesz co, to ja będę już z tych z narracji ciągnął, bo... Bez sensu. Ale wiesz, żebyś widział. Niech będzie narracja, ale będziesz widzieć zawsze, nie? A to generalnie chyba możesz być podłączony i nie będziesz na nic klikał, tak? To i tak będziesz obserwował. Druga, znaczy kolejna z bestii dopada do Reinharda. I próbuje wykorzystać zamieszanie, jakie stworzyli jego koledzy, wpadając na swoich kolegów, tak? Tu jest walka, Reinhard odruchowo odwrócił głowę w tamtą stronę, by zobaczyć, co się dzieje. I tymczasem kolejna bestia tam próbuje na niego skoczyć. Bestia jest ogromna, w ogóle to coś mogłoby służyć za dwie bestie, a jednak te mięśnie są takie przerośnięte, to wystaje. Ale walczy to mieczem jednoręcznym i zaraz dowiemy się, na ile skutecznie. No niezbyt skutecznie. Reinhard bez większych trudności osłania się przed kolejnymi ciosami potwora. A właśnie, skoro wziąłem
jedną akcję na przeczekanie. Czy mogę teraz jej rąbnąć? Tak. No to chcę jej rąbnąć. No to proszę bardzo, wykonujesz atak. To może za mnie, bo... Tak, tak, już wprowadzam. Atak, modyfikator broni. Plus silny cech, cios, tak. Pamiętaj, u mnie cecha. A, masz plus jeden, tak? Dobrze, że mówisz. I ty bestię trafiasz. Więc bestia rzuciła się, wykorzystując, jak jej się zdawało, moment twojej nieuwagi, a ty sprytnie, nie dość, że obroniłeś się przed jej ciosami, wbijając je sprawnie, wymachując swoim mieczem, to jeszcze przeszedłeś ataków swój własny, no i zwyczajnie ją pokroiłeś, tak? Zadajesz jej 7 punktów obrażeń, już zaraz sprawdzimy, jak ona na to zareaguje. Muszę tylko sprawdzić jedną rzecz. Czyli jak jeśli ja mam też silny cios, to też muszę dodawać jeszcze plus jeden do mojej siły w takim wypadku, tak? Tak. Tak. Dokładnie. Dobra. O, przepływał mnie z regionu, to jest... A, nie ma, dobra. Siła 3. Więc Reinhardt zadaje obrażenia. O sile 7. Ale twój cios, uderzając w jego lewą rękę, tak, wpada w zasadzie w to gęste futro, które okazuje się być niezwykle twarde. I w zasadzie no, niewiele jesteś w stanie mu tam zrobić. Bestia uskoczyła draśnięta, ale jest bardziej zdenerwowana niż zraniona. Niedobrze. Izaku? Izak. A Izak powtarza akcję. Zrobiłem. Zadanie magii, tak? No to tutaj splatanie, proszę, i o, 0,3 masz plus 1. I teraz powiedz mi, w kogo ty będziesz tym swoim pociskiem strzelał? No może spróbujemy strzelić sobie w futerkowca. Futerkowca, który atakuje Reinhardta. Jeszcze tylko mały rzut okiem na to, czy ty nie masz jakiś kar za to, żeby nie kładzić swojego towarzysza. A czy powinien mieć na przykład jakiś plus za rozmiar bydlaka? No nie w tym wypadku. Bo jej ogromność nie wpływa na rozmiar, tylko na jej krzepę. Dobra. Wow, rzesz, ale ładnie. Utrudnień dla Izaaka nie znajduje. Tak, więc Izaak po prostu rzuca sobie tego czara. No i uzyskuje 7 punktów mocy, co pozwala mu czar rzucić. No, rąbnąć dyszką teraz, tak? Tak, i dyszeczka daje ci 6 punktów, które uderzają w futerkowca. Tak, jakbyśmy zdjęli z niego futro, jakbyśmy jadł. Czapkę byś co zrobił. Prawie knorki. Tak, co to Izaak trafił? 30 to jest któraś z rąk. Sprawdzam. To jest prawa ręka. No, to w prawą rękę wbija się kolejny magiczny pocisk. Bestia wrzeszczy poraniona, rana ją pali. A Izaak przerażony zaczyna się rozglądać, czy będzie miało to jakiś wpływ na jego bezpieczeństwo.
Następny Reinhardt. Reinhardt, to... zraniłeś potwora, a potem tuż przy twoim uchu przeleciało brzęczące coś i raniło potwora w drugą rękę. Bardzo dobrze. Bestia zawyła, jest wściekła. No to ja próbuję ją no też zaatakować. Tylko jakimś takim wściekłym atakiem, tak? Szaleńczy atak, to ja tylko uprzedzam, że po szaleńczym ataku nie jesteś w stanie ani parować, ani unikać. Aha, a to jest jakiś zwykły atak dorąbany, który mogę użyć? No mógłbyś spróbować przycelowania, to dostaniesz plus 10 i następna akcja atak i w ten sposób będziesz miał jeszcze unik. No ewentualnie też na przykład możesz zrobić ostrożny atak, który ci daje minus 10 do WW, ale do parowania i unikania daje ci plus 10. Nie, to jeden zwykły, ja go wolę zaciukać szybciej. Dobra. Znaczy taki z przycelowaniem. No okej, okay, czyli tracisz akcję na przycelowanie, masz plus 10 i atak wręcz. Z modyfikatorem plus 10 i broń 0, bo to jest miecz. I obrażenia plus 1, bo silny cios. Ojojoj. Oj, oj. Będzie bolało.